Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, a to kolejny odcinek z Far Cry 3. Dobra, na początku się uleczę. Dobra. Czy to jest jakiś obóz? Tak. To jest obóz. Czy jest pilnie strzeżony, czy nie? Trzech. W sumie to aż nie jest ich tak dużo. No ale kto wie, zaraz może się okazać, że tam jeszcze jakiś czwarty się pojawi. Strzel w klatkę i oswobodź zwierzę. Pozostanie wykryty i alarm. Gdzie jest ta klatka? Tam jest jeszcze jeden. Mam strzelić w klatkę, tak? Dobrze, niech się tam pozabijają. Na serio? I już. That was easy. Klatki ze zwierzętami są całkiem przydatne. To muszę przyznać. Baterie miał przy sobie. Wow. Tyle wygrać. Co my tu mamy? Jakiś poker strzelca wyborowego. Poszukiwany martwy. Ścieżka łowcy. Dobra. Zobaczmy, czy mam coś w pobliżu jeszcze ciekawego. Chyba nie. Trochę posterunków. Ale ogólnie muszę iść tutaj. Więc najlepiej byłoby wyzwolić te dwa posterunki przy okazji. Dobra, to stąd będzie najbliżej. Dobra, są te szybkie podróże, nie trzeba jeździć po całej mapie, można w fajny i łatwy sposób się teleportować. Okej. Ta broń, co mam, jest całkiem spoko. Tutaj szybko sprzedaż. Sorry. Dobra, tutaj nie mam nic. Jak chciałbym większy plecak, to muszę Dingo. Jakbym chciał właśnie kaburę zrobić. Więc to jest najważniejsze, żebym mógł nosić chociaż te dwie bronie przy sobie. Ale potrzeba koźlęcej skóry. Zaplanujmy sobie może to tak. To wygląda jak jakaś koza. Dobra, tutaj pójdę. Przejmę ten posterunek. Później ten. Do kozy. Maszt radiowy. Okej, okay, ale już jest odkryty przeze mnie. Dobra, najpierw posterunek. A później się zobaczy. Gdzie to jest jakieś pobliżu autko?
tu jest. Okay. Tylko czy to jest porządne auto, czy to jest jakiś shit? Tak, shit oczywiście. No ale okej. Okay. Powinno wystarczyć. Jak na taką krótką przejażdżkę. Chwila. Czy ja mam amunicję? Mam. Jest dobrze. To już jest tu? Tak. Muszę uważać. Oznaczmy sobie ich. Kurde, coraz więcej ich tutaj jest. Jest klatka. Teoretycznie, jeżeli w nią strzelę, to w sumie nie wiem, kogo zaatakuje ten tygrys. Pięknie. Czy on się wszystkimi nimi zajmie? Bomba. Wszystkimi. Za późno przyjechali. Przejąłem. Moje. O, zniknęli. Jak fajnie. Wow, twarda bestia. Tygrys sumatrzański, jakby mało było niedźwiedzi himalajskich, panter i dookoła Ernharda na Rook Island można też spotkać tygrysy sumatrzańskie. Te wielkie koty to przypuszczalnie najgroźniejsi drapieżcy na wyspie, nie licząc Baka, ale on lubuje się w nieco innych rozrywkach. Pretty interesting. Dobra, przejąłem. Przejąłem! Ale tutaj dalej na czerwono się wszystko świeci. Niedobrze. Dobra, idziemy polować na kozy. The outpost is out. We're not done yet. Can you help out with the items on the bulletin board? Gdzie ja jadę? Co to za droga? Droga z dupy.
I na górę. Gdzieś tutaj powinny być. Kozy. Ale jakoś ich nie widać. Są. Czy to są kozy? Na pewno. Oczywiście piraci. Co, też sobie polowanie urządzili? Teraz tak, będzie się toczyć i toczyć, aż spadnie. No! Na serio koniec amunicji w tym momencie? Dobra, mam ją. Udało się. Dobra, mogę coś wykonać? Już na pewno coś mogę wykonać. Kaburę. Bomba. Wzmocniona. Skóra jelenia. Okej, jak mam prostą kaburę, to już mogę chyba nosić... Tak, dwa rodzaje broni. Bomba. I o to mi właśnie chodziło. Ale skoro już tu jestem, to mogę to przejąć. No cóż, łatwe do upolowania. Okej, ale tutaj... Dobra, tu mogę się teleportować. Będzie spoko. Po to, żebym mógł sobie kupić broń. A właściwie nie będę kupował żadnej broni. Mi się nie opłaca. Na razie. Karabin szturmowy. Ten mam w użyciu. Ja bym chciał jeszcze do tego jakiś snajperski. Predator. Predator to musi być jakiś lipny. Chociaż nie ma większe staty. To bierzemy. Do tego jeszcze amunicja, karabiny szturmowe. Ale czemu? Uzupełnić na zapasy. Okej. I wystarczy. Dobra. O, jestem nawet bliżej niż sądziłem. To lecimy przejmować. Zaraz, zaraz. Trzeba będzie przepłynąć kawałeczek. No ale to nie problem raczej. No, nawet nie muszę płynąć w puław. Nic specjalnego. Dobra, markujemy. Ten co taki szybki? A, dobra, to jest zwykły snajper. Ciekawe, czy mają jakąś klatkę ze zwierzętami.
byłoby zarąbiście. Nie ma ich tutaj zbyt wielu. O, posiłki. I przejąłem. Łatwo się przejmuje. Naprawdę przyjemnie. Strzelba? Nie. To jest dobra broń. Dobra. Przejąłem. No to jeszcze jeden by się przydał przejąć. Tak dla zabawy. Chociaż tutaj mamy zwierzę, które może mi się do czegoś przydać. Kabura. Jelenia. Gdzieś tu muszą być w pobliżu jelenie. I to dokładnie na tej małej wysepce. Co jest trochę dziwne. Nic tutaj nie ma. Rekin. Jak upolować rekina? Chyba z brzegu. Już? Na serio? Myślałem, że to będzie jakaś walka na śmierć i życie. A co się okazuje, rekiny są bardzo łatwe do zabicia. Przeładowanie. Dobra, mam sporo amunicji. To tak. Tu sobie popłynę łódką, motorówką. Wodą przepłynę naokoło. Tu mam jedną. Może być. Czy będzie się dało wycofać? Nie da się. A tak z ciekawości. Patrzcie, da się popchnąć, ale. Ale beka. Mega. No i płyniemy. Tylko nie do misji. Tylko płyniemy tu. Czyli wzdłuż brzegu cały czas. Powinienem trafić. Ale te chmury, nie mogę się na nie napatrzeć. Jak prawdziwe. Jakby ktoś normalnie zrobił zdjęcie i je wstawił tutaj. Tutaj się biją. Na serio tutaj też? Jeszcze nie tutaj. Tu już mamy zakrytą mapę. Mroczne terytorium.
Yeah, dobra. Wiecie co, w tym miejscu zakończymy. Nie chcę robić zbyt długich odcinków, dlatego tak robię je po 20 minut, góra pół godziny, ale to już naprawdę rzadkość, kiedy robię odcinek półgodzinny. Tak więc kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, aby otrzymać powiadomienia o filmikach oraz piszcie komentarze. To wszystko z mojej strony, do zobaczenia i cześć!